dzisiejszym odcinku z Crusader Kings 3. Tato, tato, jak ja cię kocham. Ja wiem, córeczko. Ale to nie w ten sposób, tato. No i co, Karolu, niby masz imperium i że ci nie najadę wtedy? Poślijcie po mistrza z szpiegów, mam za niego robotę. Och, Karol, wreszcie możemy być razem. Wiem, Judytko, moja siostro. Polska nasza roku 1016. Któż by się spodziewał, że dotrwamy do tego momentu dość ważnego dla naszej Polski, ponieważ zmieniliśmy religię na słowiańskość? Słowiańskan? Nie mam zielonego pojęcia, jak to przetłumaczyć, ale załóżmy, że jesteśmy teraz Słowianami zreformowanymi. Jednakowoż nasz król Karol II stanął przed dość sporym problemem, ponieważ większość jego poddanych cały czas wyznaje starą wiarę. A stara wiara na przykład nie pozwalała nam za bardzo kochać córeczkę. Jak w tym wypadku. Spokojnie, wszystko pozostanie w rodzinie. Jako że nasz władca Karol II jest niesamowitym dyplomatą, no to postanowił udać się na rozmowę po kolei ze swoimi wasalami w każdym jednym hrabstwie, żeby przekonać ich do zmiany wiary. Ale żeby jeszcze wcześniej olśnić ich swoim majestatem, zdecydował się założyć jedyne słuszne południowe bałtyckie imperium. Jakby co, tak, mogę zmienić nazwę tego imperium. Mam na razie Wendish Southern Baltic Empire. Czekam na wasze propozycje teraz w komentarzach. Tylko błagam was, nie wymagajcie ode mnie, żebym nazwał to Wielka Lechia, bo tego nie zrobię. Jedną z pierwszych osób, które postanowiliśmy olśnić naszym majestatem, jest wódz Jakusz z domu Jabłonowski, który jeszcze wyznaje niestety starą wiarę. Wodzu Jakuszu, proszę cię, zmień wiarę na naszą jedyną słuszną. Ale panie, jakbym mógł takie rzeczy zrobić? Jakbym mógł odejść od wiary naszych przodków? Ja sobie tego nie... Ależ mój panie, jak najbardziej zmienię naszą wiarę. Ja wiem, że poszedłeś w jedną właściwą drogą i podążę za tobą. Tak, oto wódz Jakusz z domu Jabłonowski zdecydował się przejść na jedyną naszą słuszną wiarę i wyrzec się swoich korzeni. I tak oto dni mijały, nasz władca spotykał się po kolei z każdym wasalem swojego wasala i wręczał upominki dziękczynne za to, że jednak zdecydowali się odejść od wiary swoich przodków i po kolei ich przekonywał do przejścia na jedyną słuszną, reformowalną słowiańską wiarę. Niestety zachęta w posiadaniu kilku legalnych żon naraz nie wystarczyła dla jego poddanych. I tak oto nasz król, jak widzicie, rozpoczął wspaniałą polską tradycję, nie zdając sobie z tego sprawy, która później została nazwana po prostu korupcją. Niestety znacznie to uszczupliło nasz budżet państwa. Ale jak widzicie, bardzo dużo hrabiów zgodziło się na propozycję naszego władcy i zgodziło się przejść na jedyną słuszną wiarę, więc jak najbardziej była to decyzja bardzo słuszna. Zdolności dyplomatyczne naszego Karola, jak i zasobna kiesa, jak najbardziej się nam przydały. W międzyczasie nasza córuchna dorosła, nasz król Karol też nie szczędził wysiłku w nawracaniu wiary drogą poprzez płomień i chciałbym powiedzieć krzyż, ale my chyba mieliśmy coś innego. Jednocześnie król Karol dał sobie sprawę, że rzeczywiście zrobił dość spory błąd poprzez ustanawianie nowej wiary, bo wprowadził równość płci, co oznacza też równość dziedziczenia swojego tytułu i wszystkich tytułów. To będzie rzeźnia. No i niestety, wielki król Karol I zmarł w wieku 54 lat. Na tron wszedł jego młodszy syn, wielki król Karol II. Okazało się, że król Karol II bardzo kochał również swoją siostrę, którą jak najbardziej posiadł jako jedną ze swoich
żon. Jako że wiedział, iż nie jest mile widziane przez jego wiarę, nieposiadanie dodatkowych konkubin, posiadł również swoją ciotkę jako konkubinę oraz jedną z dam dworu. Król Karol był uzdolnionym dyplomatą, podobnie jak jego ojciec. Postanowił na początku swojego panowania skupić się jednak na rodzinie. Podobnie jak swój ojciec, bardzo ufał w sprawach religijnych wielkiej przywódczyni Ludmile. Boże, jak to przetłumaczyć na polski? W pozostałych kwestiach, tak jak zarządca czy marszałek wojenny, kierował się jednak potęgą swoich wasali. W przypadku naszej szefowej szpiegów kierował się umiejętnościami. Ponieważ król Karol II posiadał zbyt dużą liczbę ziem, postanowił w celu optymalizacji podatkowej przekazać część swoich tytułów najstarszemu dziedzicowi. Król Karol wiedział też, że na początku bardzo ważne jest zacieśnienie więzów ze wszystkimi swoimi wasalami i poddanymi, dlatego postanowił zorganizować ucztę, na której musiał jak to zwykle wykorzystywać swoje umiejętności dyplomatyczne, żeby kogoś obrazić albo kogoś poprzeć, na przykład pewnego króla Litwy, który za bardzo się upił. Jak to zwykle bywa, na początku swojego panowania spotkał się z niemiłym przyjęciem zarówno przez swoich poddanych, jak i przez swoją najbliższą rodzinę, która jak zwykle chciała przejąć od niego władzę. Po uspokojeniu naszych wasali, król Karol zdecydował udać się na pielgrzymkę, żeby pomodlić się za nadchodzącą kampanię wojenną. Największe zagrożenie dla panowania Karola II to niestety członek naszej rodziny, który ma naprawdę potężne armie tuż naszych granic, więc podjęliśmy pewne działania celem jego usunięcia. Great success! I w sumie nawet przez przypadek doszło do tego, że nasza rodzina ma teraz 3 tytuły królewskie, a w zasadzie to 1 imperatorski oraz 2 królewskie. Galicja, Wołynia, Mołdawia oraz południowe Imperium Bałtyckie. Stała się rzecz niesłychana. Nasz zachodni sąsiad został mocno osłabiony. Możemy teraz zaatakować go i zdobyć księstwo Anhaltu na przykład. Tylko wcześniej musimy odbyć pielgrzymkę w celu uzyskania błogosławieństwa. Nasz król Karol II stworzył tytuł głowy wiary i jednocześnie ogłosił się właśnie tą głową. Karol II poprowadzi słowiańską prawdę ku złotej przyszłości. Jednocześnie proces nawracania naszego imperium na zreformowaną wiarę nabrał na sile. Najechaliśmy naszego zachodniego sąsiada w celu pozyskania księstwa Anhaltu oraz niestety nasz władca musi wykazać się przed swoim ludem. No cóż, taka religia, głowa wiary. Mam dziecko z siostrą. To jest złe. Władca niestety musi się liczyć z tym, że jego pierwszymi zadaniami zaraz po objęciu władzy jest poprawianie relacji z wasalami. I też to robi właśnie Karol II. W międzyczasie też toczy wojnę. Nie, moja żona Lucja zmarła przy narodzeniu naszego dziecka. Nie! Wojna została przez nas wygrana bez większego problemu, no ale wciąż musimy zdobyć nieuniknioną chwałę. No, chyba że nasi przeciwnicy uznają, że jesteśmy niepokonani i po prostu się poddadzą. Księstwo Anhaltu leci do naszej córki. Król Karol w roku 1023 bardzo się zdziwił, że duża część jego terytoriów została tutaj poszerzona o terytoria Mołdawii oraz Galicji Wołyni. Dlaczego to do niego trafiło? Nie ma zielonego pojęcia. Z jakiegoś powodu całe królestwo Galicji Wołyni przeszło na jednego z wasali króla Karola II. I zagadka rozwiązana. Teraz królestwo Galicji Wołyni stało się integralną częścią Imperium Południowego Bałtyku. Król Tomasz, który jest pod nami, próbował mnie zabić. Chyba go jednak spróbuję aresztować. Niech spędzi tam resztę życia. Ja nie wiem, czy mogę pozwolić, żeby tytuł Królestwa Galicji i Wołyni przebywał w rękach takiego kryminalisty. Połączenie kolejnego królestwa do naszego wspaniałego imperium powoduje, że problem wiary znowu narasta na naszych terytoriach i znowu musimy rozpocząć negocjacje z naszymi wasalami i wasalami naszych wasali. Na szczęście jesteśmy świetnym negocjatorem, jak i spiskowcem. Kolejne rozmowy, kolejne prezenty, kolejne osoby, które nasz władca
przekonuję, żeby zmieniły wiarę. Mogę założyć Coven Wiedźm. Tylko, że to wymaga ode mnie przekształcenia 60% członków mojego domu w członków tego Covenu. Okej. Myślę, że król Karol będzie do tego dążył. No i stało się. Król Karol II zmarł. Niech żyje wielki król Henry, który przejął władzę w wieku 23 lat. Przejął kraj nawrócony, można rzecz powiedzieć, na nową wiarę. Większość terytoriów już zostało przekonwertowanych. Odziedziczył 10 tysięcy wojska po ojcu. Niestety minimalną liczbę własnych włości posiada, no bo mamy liczną rodzinę. Jak zwykle frakcji próbuje się uwolnić, ale raczej nam to nie grozi. Przed Imperium Południowego Bałtyku pod panowaniem Henryka stoi wiele wyzwań. Bunty, potencjalny najazd hord zbliżający się, przejście na feudalizm. Dajcie znać w komentarzu, czy taka forma odcinka wam się dzisiaj spodobała. Jak widzicie, była mocno montowana, lekkie odgrywanie scenek, jak i sposób narracji również zmieniony. Starałem się też zwracać uwagę na cechy charakterów władców i postępować zgodnie z nimi. Dajcie znać w komentarzu i koniecznie zostawcie lajka, jeśli się podobało.